Witam w drugiej części filmiku. W pierwszej części pokazuję, jak wykonać taką gwiazdę o średnicy 24 cm. Teraz pokażę, jak robię nóżkę do niej, jak usztywniam, no i jak sklejam te wszystkie elementy w całość. Kształt tej gwiazdy jest taki, że tą nóżkę przykleja się na samym początku od wewnętrznej strony. No trochę jest utrudnione, no ale pokażę, jak ją przyklejam tak, żeby się trzymało i żeby ona się nie chwiała. Jak to chce z taką nóżką, to zaczynamy. Proszę zrobić 30 oczek łańcuszka i połączyć z pierwszym oczkiem, oczkiem ścisłym. W tym kółeczku 32 półsłupków. Pierwszy, drugi, jeszcze 30 mam do zrobienia. Spotkamy się tu na początku. Ja już mam zrobione, troszeczkę rozprowadzę te półsłupki, bo to kółeczko jest dosyć duże. I łączę z pierwszym oczkiem, oczkiem ścisłym. W co drugim oczku słupek. Jedno oczko opuszczamy i słupek przedzielony jednym oczkiem łańcuszka. Więc cztery teraz oczka. 1, 2, 3, 4. Omijam jedno oczko i drugie i słupek, jedno oczko łańcuszka, omijam to jedno oczko i następne i słupek, jedno oczko łańcuszka. Ma powstać tych słupków łącznie z tym łańcuszkowym 16. Mam już 16 słupków, mi się wszystko zgadza. Jedno oczko łańcuszka już mam też zrobione. Tu zostaje mi to jedno oczko, bo w następnym jest ten słupek łańcuszkowy. Wkuwam się w trzecie oczko tego słupka łańcuszkowego i zamykam oczkiem ścisłym. Tak będziemy zamykać właśnie do końca tego wzoru, tej nóżki. 4 oczka łańcuszka. 1, 2, 3, 4. I w słupek. I słupek. Jedno oczko łańcuszka. W oczko słupka. Słupek. Jedno oczko łańcuszka. W oczko słupka. Słupek. Jedno oczko łańcuszka i też ma być 16. Połączyć tutaj też z trzecim oczkiem. I w ten sposób robimy 4 rzędy. Ten jest pierwszy, drugi i następne 2 robimy w ten sam sposób, bo później będzie się troszeczkę te słupki redukować. Ja już zrobiłam 4 rzędy tych słupków. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. Jedno oczko łańcuszka, wkuwam się tutaj w ten słupek łańcuszkowy, w trzecie oczko i zamykam oczkiem ścisłym. 1, 2, 3, 4. W słupek. Jedno oczko łańcuszka, następny słupek. I tych słupków teraz ma być 7. 7 słupków, bo będziemy redukować. 7 słupków łącznie z tym łańcuszkowym zrobione. Jedno oczko łańcuszka i słupek, ale już nie w tym słupku, tylko w następnym. Ten opuszczamy. I też 7 słupków. Pierwszy, drugi, trzeci, i do końca. 7 słupków
słupków też zrobiłam po tej redukcji. Zostało mi tutaj jeden słupek, omijam go. Tu mam jedno oczko łańcuszka zrobione i wkuwam się w trzecie oczko, tak jak zawsze na początku, i zamykam oczkiem ścisłym. Następne 8 rzędów będziemy wykonywać tak samo z tych 14 słupków. Oczywiście przydzielone jednym oczkiem łańcuszka. W sumie 8 rzędów. Mamy tu już pierwszy, jeszcze 7 dookoła. I łączymy tutaj ten koniec z początkiem, tak samo jak tutaj pokazywałam. Ja już zrobiłam, w sumie wyszło 14 rzędów z tymi słupkami. Jak ktoś chce dłuższe, to dorabia sobie, albo krótsze, to skraca te rzędy. Teraz tą zaczepkę, która się będzie wklejać w środek. To jest słupek łańcuszkowy. 1, 2, 3, 4, 5. Słupki potrójne. Więc pierwszy słupek łańcuszkowy. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 chyba starczy. I potrójny słupek w następnym słupku. Dwa oczka łańcuszka. I też potrójny słupek w następnym oczku słupka. Tych słupków potrójnych mam już 2 i jeszcze 3. 2 oczka łańcuszka, jeszcze 3 słupki. Mam zrobione te 1, 2, 3, 4, 5 słupków potrójnych i też 8 oczek łańcuszka. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Oczko, słupka i półsłupek. W poprzeczkę półsłupek i w oczko słupka półsłupek i też 8 oczek łańcuszka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Słupek potrójny w słupku. 2 oczka łańcuszka i też słupek potrójny w następnym oczku słupka. Mam już 2 te słupki potrójne. 2 oczka łańcuszka, jeszcze 3 i wracać będziemy tym słupkiem łańcuszkowym. 8 oczek łańcuszka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Słupek w poprzeczkę. Jeden półsłupek i drugi półsłupek. Na tym kończymy. Ja tu jeszcze raz przerobię nitkę, utnę. Ja wszystkie nitki ucinam już po usztywnieniu. Nie chowam, bo nie mam do tego cierpliwości już. I tak wygląda ta zaczepka, co się będzie wklejać. Usztywniam na świeczce. Woreczek śniadaniowy wkładam. Aha, jeszcze tutaj kawałek ucięłam, bo to była taka węższa część. Już namoczone w krochmale, a krochmale ługa z wikolem pół na pół. Wkładam. Proszę, to się wszystko ułoży. Naciągam ładnie. Tutaj troszeczkę trzeba powyciągać. No i zostawiam tu równiutko, zostawiam do wyschnięcia. Usztywnianie. A usztywniam na takiej gwieździe
styropianowej, która ma średnicy 20 cm. I żeby ona była taka płaska, to kombinowałam na różne sposoby. Chciałam ściąć, ale mi to nie wychodziło. Łamało się, a córka mówi, mamo, może to jakoś zeskrobać. No to wpadłam na taki pomysł i znalazłam taką starą, już trochę przyrdzewiałą tarkę i po prostu jedną część z jednej strony super idzie. Tylko się troszeczkę nabrudzi. Zetrzeć to inną część na równo. Proszę zobaczyć, to się ładnie ściera. Trochę się nabrudzi. Musi być płaska ta tarka. No i metalowa z tymi ostrymi wtedy dobrze się ściera. Bo próbowałam na plastikowej, ale nie idzie. Zostawiamy około centymetra. Nie do końca, nie tutaj do tego rantu. Zostawiamy około centymetra. Tu jest, widzę jak pokazuję. O, właśnie tu. Jeszcze dalej jadę. Przepraszam za hałas. I coraz więcej. Równo ze wszystkich stron. I coraz mocniej się tutaj starte jest. A to się dobrze spłukuje później. Na styropianie ja wszystko usztywniam na takim twardym styropianem. Styropianie od podłóg. Folię. Gwiazdeczkę styropianową. Jeszcze jedną folię. I robótkę. Na sucho pokazuję. Wkuwam się tutaj w ten ząbek środkowy. A najlepsze to są te igiełki krótkie. Środkowy. I teraz uwaga, bo to jest bardzo ważne. Tu odsunę, bo to, żeby dobrze było widać. Tu też trzeba się wkuć między te promienie. Ale nie w słupek ostatni, tylko przedostatni. Jak się będzie usztywniało i modelowało. Tu jest ten ostatni słupek. Półsłupek, przepraszam. A tu ten przedostatni. I tu ja się wkuwam. Z każdej strony. Wkuwam tu w środek tej gwiazdy, żeby się mniej więcej równo trzymało. I mam krótkie igiełki. I naprzeciwko tych równo sobie to układam. Ja sobie to wyrysowałam, żeby tak tu i jeszcze w środek najpierw te ramiona trzeba. Potem i tak jeszcze poprawiam, bo nieraz się nierówno ułoży. Jeszcze tu pokażę. To tak jakoś było. O tak. Się przesuwa. I tu. Jak usztywnimy dokładnie, to będzie wtedy ta gwiazda taka zgrabna. I teraz tak jak mówiłam, półsłupek między tymi promieniami. Jak już mamy wszystkie przyczepione naprzeciwko. Już mniej więcej. Tu jeszcze się przesunęło, to trzeba poprawić. Nie w pierwszy półsłupek, tylko w drugi. I mocno przyciskamy. Bardzo mocno, do samego końca, żeby przydusić. I tak samo tu w tym, to jest ten półsłupek i ten następny też mocno. Jak będzie mokra ta, tutaj no sucho jest, to wtedy jeszcze te promienie tak tu układam, żeby one się nie odginały tak. W ten sposób.
One się ładnie ułożą. Proszę zobaczyć. Poprzypinałam do samego końca. Najlepiej na ukos te igiełki. Wtedy trzyma, o. Na ukos. Jak jest mokra, oczywiście, to wtedy jeszcze tak układam, żeby te ząbki tak się trochę położyły na tym styropianie. Formuję i tu też te promienie, żeby były przy sobie, nie odstawały. I do wyschnięcia. Mam usztywnione dwie części, dobrze usztywnione. Jeszcze tak powiem, że jak ktoś chce na okno na przykład, to może być jedna część, po prostu ta część do szyby i składać. Też tak może być, też ładnie wygląda. O. Będę teraz przyklejała tą nóżkę do tej gwiazdy, zobaczymy jak to wyjdzie. Klejem na gorąco. Tu na dole, no trzeba trochę się pospieszyć, żeby ten klej nie wysechł. I tutaj na tym trzecim promieniu, trochę po bokach i też można na tych promieniach. Dokładam równiutko. I przytrzymuję. Nie wiem, czy to widać. Do wyschnięcia tego kleju. Chyba będzie trzymać. Jeszcze poprawię tutaj, żeby się nie odkleiło. Te boki. O. I drugą stronę też. Drugą połówkę. Teraz drugą połówkę. Tu, tu. Te promienie też. Boki. I przyklejamy. Ja nie wiem, czy to widać, ale chyba tak. Trzymamy, żeby to dobrze przyschło. Jeszcze i tak klejem trochę maznę, żeby się trzymało. Jest. Tak wygląda po sklejeniu. Jeszcze klejem przejechałam tu w środku. On będzie troszeczkę prześwitywał po tej właściwej stronie, ale inaczej tutaj się nie da, żeby tylko mocno trzymało. Składam tą gwiazdę i będę sklejała te ramiona. I teraz, kochani, tu będzie troszeczkę taka przerwa, nie wiem, o widać, ale niech ona tak zostanie, bo jak się włoży tutaj ten czubek od choinki, to żeby trochę przeszła do góry, wtedy ta gwiazda się będzie dobrze na tym czubku trzymała. Sklejamy teraz te ramiona. Po jednym najlepiej. Tak na tu i tu. Równiutko. Przytrzymuję. Do wyschnięcia. Jeszcze za szybko.
już chyba złapało. Później tą drugą, drugie ramię. Tak dookoła. Mam sklejone trzy ramiona. Teraz czwarte. No, żeby się dobrze trzymało. To jakby trzeba troszeczkę ponaciągać, żeby było równo. O, już jest. I trzymamy do wyschnięcia. I jeszcze zostało to jedno ramię. Ja już skleiłam. Jest wypukła. I kochani, teraz tak. Tu przy tej nóżce tu zostaje taka luka, ale tak ma być, bo inaczej się nie da. Bo jak całkiem przydusimy, to jak się włoży na czubek choinki, to może nie trzymać. A dobrze, jak już mówiłam, ten czubek trochę dalej wejdzie. Tak jak tutaj odbija ten długopis. Trzeba porządnie skleić te ramiona. I tutaj też. O, i trzyma. Jest równiutko. Jak się skleja, to trzeba potem tu kombinować. Znaczy się nie kombinować, tylko układać troszeczkę. Bo czasem może nie pasować, ale wszystko się da zrobić. Niektóre panie lubią przyozdabiać jeszcze robótki. Tu jest tak na bogato. Z takiej pasmanterii nacięłam takie paski i przykleiłam. Omijając ten rząd, co były słupki, z jednym oczkiem łańcuszka przydzielone. I w następnym klejem i po kawałeczku przyklejałam. Można też ze złotym. Pięknie odbija. O. Proszę zobaczyć. I tak, jak ktoś chce, to może tak jeszcze upiększyć na bogato. Gwiazdy zrobione. Następne filmiki będą z takiej średniej gwiazdy i z takiej malutkiej, na które zapraszam. Dziękuję za wspólną pracę. Serdecznie pozdrawiam. Do usłyszenia.